Smakiem czereśni możemy się cieszyć niestety dość krótko. Sezon mija bardzo szybko. Co zrobić, aby z tej przyjemności korzystać dłużej? My proponujemy przygotowanie nalewki. Będziemy potrzebować 4 kg czereśni, litr spirytusu, litr wódki oraz 2 kg cukru. Czereśnie należy najpierw umyć, a potem pozbawić ogonków. Właśnie w tej kolejności. Gdybyśmy zrobili odwrotnie, moglibyśmy stracić trochę cennego soku. Czereśni nie drylujemy. Wsypujemy je do nieocenionego w takich sytuacjach słoja wielofunkcyjnego. Następnie zalewamy spirytusem i wódką. Słoik zakręcamy i stawiamy w słonecznym miejscu, na przykład na parapecie. Pozostawiamy go tam na 6 tygodni. Co kilka dni możemy nim potrząsnąć. A co dalej? O tym w drugiej części, gdy dojrzeje nasz zalew. A tymczasem subskrybuj nasz kanał i obejrzyj inne nasze filmy.